Tokijska paraolimpiada odbyła się wprawdzie z rocznym opóźnieniem, lecz pragnąc ugościć jej legionowskiego uczestnika, prezydent miasta wolał nie zwlekać. Dlatego, gdy tylko było to już możliwe, zaprosił Kamila Otowskiego do ratusza. Niepełnosprawny pływak odwiedził jego szefa w towarzystwie Michała Kobrzyńskiego, kierownika IEU Capital Areny, który na co dzień pomaga mu w treningach. Podczas igrzysk doprowadziły one 22-latka do 5. miejsca na jego koronnym dystansie 200 metrów stylem dowolnym i do 6. miejsca na 100 metrów stylem grzbietowym. Niezwykły chłopak, znamy się okazuje się od wielu lat, gdzieś tam pomagaliśmy jako miasto w jego różnych problemach, na trudnej drodze ze względu na jego niepełnosprawność do tej kariery sportowej. Myślę, że tacy ludzie są naprawdę niezwykli, jest im dużo trudniej, dużo ciężej i dużo więcej wysiłku i pracy wymaga osiągnięcie tego sukcesu. Oprócz udziału w igrzyskach, Kamil Otowski ma na swoim koncie miejsca w czołowej szóstce Mistrzostw Świata i Europy. Osiągał je zarówno jako junior, jak i w gronie seniorów. Myślę, że wszyscy się możemy od takich ludzi uczyć radości i zadowolenia z tego, że jesteśmy pełnosprawni, że nic nam jakby nie dolega. I fajnie, że są tacy młodzi ludzie, oni są myślę, fajnym wzorcem dla innych młodych ludzi. W trakcie ponadgodzinnej pogawędki jej uczestnicy nie ograniczyli się tylko do kwestii związanych ze sportem. Na fali wzajemnego zrozumienia popłynęli o wiele dalej. Można było poruszyć wiele różnych ciekawych takich tematów, popowiadać o różnych przygodach z życia. Też prezydent popowiadał o swoich przygodach związanych stricte z Azją. Ze Sri Lanką, trochę o herbacie porozmawialiśmy, trochę o polskiej motoryzacji, której już nie ma i o różnych przygodach też, jak prezydent chociażby jechał składakiem starym do Hiszpanii kiedyś ze znajomymi. Z kolei prezydentowi najbardziej spodobała się historia o wypadzie polonezem do Amsterdamu, która dla Kamila i jego kolegów była pasmem przeróżnych przygód. Metodą stuku puku, wielokrotnie go naprawiając i ten cud perelowskiej techniki tym młodym chłopakom rzeczywiście jakimś cudem pozwolił wrócić. Także to urocza opowieść. Wyczynowe uprawianie sportu długim rozmowom jednak nie sprzyja. Najważniejszy jest przecież trening. Kamil Otowski stara się pogodzić go ze studiowaniem prawa oraz planowaniem ślubu. Od ponad roku jest bowiem zaręczony. Jeśli zaś chodzi o pływanie, legionowski zawodnik myśli o starcie w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Teraz po chwili relaksu, po igrzyskach trzeba wrócić do pełni treningu. Tak, żeby na te Mistrzostwa Świata w przyszłe wakacje, jeszcze nie ma określonego terminu. Pewnie ze względu na pandemię, natomiast wiemy, że się odbędą one na Maderze w Portugalii. Także no, trzeba szlifować formę na to, żeby tam lipiec, sierpień czy może czerwiec być gotowym, żeby powalczyć o medale. Jeszcze przed sobą mam sporo kariery i sporo jeszcze sukcesów mogę osiągnąć. O motywację i siłę woli Kamila Otowskiego martwić się nie trzeba. Wypada więc mu tylko życzyć, aby w kolejnych startach spisywał się po prostu na medal.